Artur Bizewski, zwycięski, ciężki bój. Wyszedłeś chyba na nieznane do tej pory wody, co? Tak. Michał mi pokazał, co to jest boks, co to jest 6 rund i to, jak jest twardy. Ma bardzo dużą umiejętność walki, jest bardzo śliski, ciężki do trafienia, naprawdę wie, co robi w ringu. Jak widział, że zyskuje troszkę przewagi, od razu klincz pod liny, łapał się lin, ręce mi klinczował łokciami, nie mogłem ich wyciągnąć. Wiadomo, że on też trenował chyba BJJ, z tego co kojarzę, i to nie krótko, walczył w Otore, walkę wygrał w parterze, także to wszystko mu jest znane. Jak... Tak, wszechstronny zawodnik, bardzo sprytny, było widać to doświadczenie, tak? Gdyż w tych momentach, kiedy go trafiałeś, automatycznie się kleił. Z tak sprytnym zawodnikiem to chyba do tej pory jeszcze nie walczyłeś, co? Nie, z tak sprytnym zawodnikiem nie walczyłem, to prawda. W ogóle nie ma co porównywać tamtych wcześniejszych zawodników do Michała, do jego doświadczenia i przede wszystkim odporności na ciosy, mimo wieku jest mega odporny. No i co, no fajnie było przewalczyć to 6 rund, bo każda runda to doświadczenie dla mnie. Dzisiaj zaszedłem tam, gdzie jeszcze mnie nie było. No i super, cieszę się bardzo. Ale myślę, wiesz co było najfajniejsze, zauważyłem końcówkę rundy, gdzie tak naprawdę zadałeś chyba 3 mocne ciosy na korpus, czyli tak naprawdę to jeszcze potrafiłeś, jeszcze to, chociaż byłeś już mega zmęczony, tą takim siłą charakteru jednak wydobyłeś jeszcze moc na to, żeby ciosy zadać, żeby jeszcze zaakcentować to swoje zwycięstwo. No tak, gdzieś tam w głowie jest świadomość tego, że to końcówka walki, to zawsze człowiek z siebie coś tam wymusi. Już, jak to się mówi, na ostatkach. Ale zagrożony się nie czułem w żadnym momencie. No zadawał ciosy, coś tam trafił, ale nie było takiego ciosu, żebym czuł, żebym się jakoś tam zachwiał, więc cały czas byłem w pełnej świadomości. To, patrząc na twój boks, na pewno rzuca się w oczy jedno, że chyba byłeś z innej dyscypliny, K1, tak? Troszkę jakby stoisz jakby za daleko tego rywala i jeszcze masz chyba takie problemy z wyczuciem dystansu. Odczuwasz to w czasie walki? Dzisiaj troszeczkę to poczułem. W ostatniej walce było troszkę lepiej, ale dzisiaj może tego troszkę zabrakło. Tak, będziemy nad tym pracować i na pewno od walki na walkę będzie lepiej. Stałem troszkę daleko, jak próbowałem uderzyć w dół, to dużo razy przestrzeliłem. Prawe też nie trafiałem. Troszkę jakby dzisiaj nóg zabrakło, tego podejścia do przeciwnika przed zadaniem akcji. No ale, no co, nikt nie jest doskonały. Będziemy nad tym, tak jak powiedziałem, pracować. A najważniejsze jest to, że wygrałem, przepraszam. Ale dzisiaj mamy, tak powiem, taką jakby zakończenie sezonu pięściarskiego trochę w Rocky, bo następną galę, z tego co ja rozmawiałem z promotorem Christianem Karzyszką, następna gala jest planowana w październiku, także masz naprawdę dużo czasu, żeby dużo zmienić i tą poprzeczkę chyba gdzieś jeszcze wyżej podnieść. No tak, będziemy na tym pracować. Wiadomo, nie będę robił jakiejś długiej przerwy. Chwilkę odpocznę na pewno, bo naprawdę mój ostatni okres był bardzo intensywny. Walki, treningi, no i w życiu prywatnym też, bo wiadomo, dwójka małych dzieci to nie jest tak łatwo. Ale ojcowie biją mocniej zdecydowanie, tak wszyscy mówią pięściarze. A to trzeba zapytać się Michała. No nie wiem, no na pewno coś tam tej siły jest, jakieś uderzenie jest. Ale no tak jak powiedziałeś, dużo będzie czasu do października. Niebawem wracam na salę. Chyba nawet w środę, już teraz po... Już w środę? Po weekendzie. Bo z tego co wiem, to Nikodem robi ostatni sparring. Ma walkę 27 maja, na którą jadę. Tak, będę u niego w narożniku z Rafałem Kałużnym. Dziękuję mu serdecznie, że dzisiaj był z nami, jak i Rafałowi, mojemu trenerowi. To dzięki nim to zwycięstwo. Wiadomo, gdyby nie oni, to sukcesów by nie było. No i w środę pójdę mu pomóc ten ostatni sparring. Wejdę na kilka rund do niego. Także... Długiej przerwy, nie? Ale taka pomoc koleżeńska, więc to na koniec, żeby cię już tego nie męczyć, zapytam się, bo tutaj też przez chwilę rozmawiałem z promotorem na jeden bardzo ciekawy temat. Kacper Mejna, Mistrzostwo Polski i Mistrzostwo Kaszub. Jesteś zainteresowany takim pojedynkiem? No, na chwilę obecną nie zastanawiam się nad tym, ale jak usiądziemy, porozmawiamy o chłonę po walce. Zobaczymy, dlaczego nie. Kacpra znam, sparowałem, pomagałem mu do walką, pomagał mi. Czy brakowało, żebyś powiedział jak Artur Szpilka, jak się będzie kasa zgadzać. No ta dobrze jest, ta kasa się zgadza, ale wiadomo jak to w Polsce jest. Czy to w ogóle dla ciebie jest istotne, jeżeli chodzi o wynagrodzenie? Czy to cię jakoś motywuje do walki, tak? Wiesz, jesteś zawodnikiem kategorii ciężkiej,
Na pewno interesujesz się tą kategorią światową, nawet tą polską, gdzieś tam na wysokim poziomie. Teraz Łukasz Różański będzie walczył w kategorii Bridger, tak, o Mistrzostwo Świata. Czy gdzieś tam w przyszłości siebie widzisz w jakiejś takiej poważnej walce na tak zwane poważne pieniądze? No zobaczymy, będziemy wygrywać, będzie zdrowie. No wiadomo, bo z tym zdrowiem to różnie bywa. Też jestem po dwóch operacjach łokcia. Czeka mnie trzecia, mogę teraz to zdradzić, już po walce będzie długa przerwa. Więc zobaczymy, no jak będzie wszystko sprawne. No to na pewno chciałbym zajść jak najwyżej, a jak będzie, to zobaczymy. I tego Ci życzę, dzięki serdeczne.